Jak nieść pomoc zimą, dbając przy tym o własne bezpieczeństwo, uczyli się pożarnicy Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmiłek, Spytkowa, Rynów, Wydmin, a także zawodowcy z Giżyckiej Komendy Powiatowej. Ćwiczenia przeprowadzono na jeziorze Kisajno w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku. Takie manewry podejmuje się najczęściej w przypadku wędkarzy lub łyżwiarzy, pod którymi załamał się lód. Strażacy przypominają, że na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym nie ma bezpiecznego lodu. Każde wejście na tafle wiąże się z ryzykiem utraty życia. Szkolenie pożarników objęło również przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.